Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, Panie Ministrze, ja nie będę przeciągał, ale powiem tak, dla mnie to, co się dzieje na kolei, to jest skandal, skandal, jeszcze raz skandal. Panie Ministrze, pierwsze pytanie, żeby poprzeć Pana Ministra Borowskiego, Pana Senatora Borowskiego, prawdą jest, że 7 grudnia otrzymano licencję Koleje Śląskie, a 8 wyjechały na tory. I pytanie moje jest takie, czy nie było lobbingu, żeby na siłę dopnąć to, żeby licencje Koleje Śląskie po prostu miały. Następna sprawa, tak jak mówię, no widzę, że senatorowie są zorientowani, czy potencjał Urzędu Transportu Kolejowego wystarczy do tego, by wyeliminować z ruchu zły tabor i elementy grożące wypadkami. Trzecia rzecz. Panie Ministrze, to co ja obserwuję, to dąży się od dłuższego czasu, bo Pan niech potwierdzi albo zaprzeczy, do tego, aby zlikwidować spółkę Przewozy Regionalne. I po czwarte, to żeby Państwo wiedzieli, pytanie jest takie, dokąd będzie nowy zarząd wydawał astronomiczne kwoty na ekspertyzy. Na ekspertyzy, bo dla mnie to, co ostatnio słyszę, w Intercity 8 milionów na to, żeby była ekspertyza, że toalety są brudne. Następne, Makej robi za ogromne pieniądze także ekspertyzy, żeby on mi powiedział, że peron jest krzywy, to wszyscy o tym wiedzą. Ja nie chcę, panie ministrze, bo wie pan, ja pana szanuję za serce, za wiedzę dla kolei. I nie chcę być złośliwy, ale muszę zadać pytanie, czego pan minister Nowak tu nie przyszedł? Żeby myśmy mu zadali pytania. I no wysyła pana po to, żeby faktycznie no pan słyszał te nieprzyjemne faktycznie rzeczy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo proszę, ponieważ było tych... Panie senatorze, powtórzę to, co powiedziałem. Koleje Śląskie posiadały licencję od momentu, kiedy rozpoczęły swoją działalność, a to nastąpiło, nie wiem, może z półtora roku temu, dokładnej daty nie pamiętam. Natomiast odbyła się procedura rozszerzenia tej licencji wynikająca z rozszerzenia zakresu wykonywania przewozów. Wiem, że urząd tą procedurę przeprowadził w okresie, nie wiem, około 2 miesięcy, czyli trwało to od miesiąca października do miesiąca grudnia. I wiem, że Koleje Śląskie musiały przedłożyć stosowne dokumenty. Natomiast jak ta procedura wyglądała, data po dacie, sugeruję zwrócić się do prezesa UTK, dokładnie napiszę. Natomiast mogę tylko jedno potwierdzić, że prezes UTK suwerennie podejmował swoje decyzje. Oczywiście o niektórych z nich nas informował, żebyśmy wiedzieli, że coś istotnego się może dziać. Natomiast nieprawdą jest, żeby Urząd Transportu Kolejowego był przez kogokolwiek sterowany. Nie mógł być sterowany i nie może być sterowany. Pytał pan o zasoby, jakimi dysponuje UTK. Znowuż powiem troszkę przewrotnie. Przecież gdybyśmy chcieli przyjąć bardzo restrykcyjny model, to musielibyśmy przy każdym dyżurnym ruchu postawić kontrolera UTK i musielibyśmy postawić przy każdym maszyniście. To chyba nie o to chodzi. Generalnie działania UTK obejmują nie tylko kontrole w terenie. One są takie spektakularne, bo rzeczywiście wtedy to jest może bardzo widoczne również dla pasażerów. Natomiast znaczna część działań UTK dotyczy dokumentacji. Przede wszystkim nadzoru nad dokumentem, który nazywa się system nadzoru, system zarządzania bezpieczeństwem, czyli SMS. I to jest jedno z najistotniejszych zadań UTK. Czy zasoby są wystarczające? Uznaliśmy, że trzeba te zasoby wzmocnić, o czym świadczy zwiększenie budżetu UTK na rok bieżący. Przypomnę, że w zeszłym roku było to niecałe 19 milionów złotych, w tym roku jest 25, czyli UTK dysponuje większymi zasobami. To już widać, bo UTK szkoli swoich pracowników. Prezes UTK niedawno opowiadał mi o masowych szkoleniach dla właśnie pracowników UTK w różnych obszarach, które pomagają im lepiej wykonywać swoje obowiązki. Kolejna sprawa. Spółka Przewozy Regionalne. Właścicielami spółki Przewozy Regionalne są samorządy województw i tylko one mogą podejmować decyzje.
o losach tej spółki. Mogą ją podzielić, mogą ją rozwiązać, mogą, wszystko to jest we właściwości marszałków województw. W związku z tym pytanie jest na pewno nie do resortu właściwego do spraw transportu. Padło pytanie o zarząd, rozumiem zarząd PKP i ekspertyzy, które są zamawiane. Wiem, że krąży kwota 8 milionów złotych. Z całą pewnością taka kwota nie była wydana i opracowania, które PKP zamawia, mają na celu rozpoznanie potrzeb pasażerów i mają na celu poprawę obsługi klientów. No, w takim celu te opracowania są zlecane. Dziękuję za wysłuchanie.